Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy Free to Play i tak naprawdę nagrywam ten odcinek w tym samym dniu, w którym nagrywałem poprzedni, ale troszeczkę rzeczy się zadziało, też troszeczkę rzeczy wam nie pokazałem, za co od razu przepraszam, więc stwierdziłem, że nagram takie można powiedzieć uzupełnienie. Oprócz tego, jak już możecie od razu na samym starcie zauważyć, zmieniliśmy broń, co nam też dużo dało, mimo że ona nie jest tutaj z miejscem na klejnot, to i tak nam bardzo, bardzo dużo dała, ale myślę, że po kolei. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, oglądacie ten film prawdopodobnie w piątek, więc w piątek o 18 będzie też streamek na Twitchu, na którego Was zapraszam. Wbijajcie tam na Twitcha, na Discorda, wszystko macie w przypiętym komentarzu w opisie i pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i pamiętajcie jeszcze o zostawieniu tego kciuka w górę. W ogóle nie wiem co się dzieje z tymi kciukami w górę, ale pod filmem środowym było coś takiego, że po prostu YouTube zabierał kciuki w górę i kciuki w dół, co ciekawe. Miałem tam bodajże po nie wiem, godzinie filmu jakieś 70 kci... W górę po godzinie od wyjścia filmu. Potem, nie wiem, po 3 godzinach było ich 90. Po chwili wbiło na 110. Nagle znowu miałem 90. Z powrotem były tam chyba dwie łapki w dół. To też je usunęło całkiem. Nie wiem, czy to zostanie oddane. Nie wiem w ogóle, co się dzieje. Czy znowu YouTube ma jakieś problemy. Wyświetlenia film zrobił fajne. Więc no w sumie to najważniejsze, ale nie wiem o co chodzi z tymi łapkami, więc też możecie w górę zostawić pod tym filmem. Nie przedłużam już, co się zmieniło. No przede wszystkim, jak wiadomo, zakończyliśmy pierwsze 9 lochów. Co za tym idzie, odblokowaliśmy sobie tutaj też kosteczki więc, więc no te kostki mamy tu jak widzicie już mamy wieżę, nie mamy jeszcze podziemia, nie mamy jeszcze czego jeszcze nie mamy, jeszcze nie mamy tej strefy mroku, czyli tam tornada no ale czekamy cierpliwie w sumie mieliśmy na razie jedno kopanie po zamknięciu tych pierwszych dziewięciu lochów, no i niestety, w sensie niestety, niestety można by powiedzieć, bo wypadł nam klejnot na zręczność od razu zamieniliśmy sobie jak widzicie tutaj ten naszyjnik, także to w sumie wyszło na plus, no ale jeszcze czekamy na klucz do strefy mroku i jeszcze czekamy na właśnie najbardziej na to serce do podziemi, żeby już te podziemia mieć i żeby zacząć je tam rozbijać powolutku. Odblokowaliśmy sobie grę w kości, no dzisiaj będę musiał trochę klepsydr tutaj użyć, ale generalnie będę się starał robić to co godzinę bardzo, to jest powiem wam trudne, żeby zapamiętywać, że co godzinę właśnie tutaj wchodzić i te kości robić, muszę to sobie jakoś synchronizować mniej więcej z lochami, żeby właśnie lochy jednocześnie mi przypominały też o tej grze w kości, chociaż no często o tym zapominam. Póki co zrobiliśmy 4 rzuty na 10, no tak jak mówię jest godzina prawie 23 więc, więc no będę musiał tutaj niestety zaklepsydry zrobić mamy darmóweczkę w lochach od razu możemy ją machnąć żeby tutaj powiedzmy nie marnować czasu no i pokażę wam oczywiście mam zapisane te lochy mam zapisaną tą maszynę do zabijania z którą się mierzyliśmy tak jak mówiłem na poprzednim odcinku padła po około 5-6 próbach nagrywam ten odcinek dosłownie ta, wczorajszy nagrywałem rano dzisiaj a ten który oglądacie teraz nagrywam wieczorem więc no to wszystko się dzieje jednego dnia także tutaj nie wiadomo ile się nie zmieniło, no właśnie to jest w tych wojownikach niefajne że oni nagle jak ci odwiną krytyka to, to nie ma co zbierać chociaż już miałem z tym typeczkiem próby gdzie mu zostało chyba 10 tysięcy HP i na drugiej mu zostało jakoś 200 tysięcy więc no już były takie dosłownie na jednego hita, no ale się nie udało pupilki no to dużo się tu nie zmieniło dzisiaj nakarmiliśmy siorba nakarmiliśmy sobie koguta, dwie byłyby trzy gdyby nie to zmarnowane jedzonko, ale o tym mówiłem w poprzednim odcinku, nie pokazywałem wam w poprzednim odcinku areny, czyli run więc to chciałbym naprawić, no w tym momencie jak widzicie mamy run 63 i tutaj ofiarę 35, w sumie możemy sobie tą ofiarę zrobić, już chyba nie wiem, z trzy razy leciało mi co noc siedzisko na poziomie pierwszym, bo zapomniałem przed spaniem to ulepszyć, więc na pewno tych run byłoby więcej, no ale też powolutku te runki tutaj idą, jak widzicie no, staram się tak rozbijać do pełnych cyfr, żeby wiadomo, tutaj było 250, 250, tu jak nie mamy kaski, no to może tam jakieś 100 i tak dalej, żeby po prostu jak Jakoś się to rozbijało, żeby te pułapy osiągać, dzięki którym szybciej to idzie, po prostu. Dobra, i tak naprawdę co? Tutaj mamy dwie potki na siłę XXL, ale mi na razie się nie przydadzą. Tutaj pupilki wam pokazałem. Lożki to zaraz przejdziemy. Mamy tam wieżę, no ale oczywiście nic nie zrobimy. Aha, w ogóle już mamy też naszych pachołków, co ciekawe. Też, was, też wam zapomniałem o tym powiedzieć, więc w zasadzie możemy sobie te pachołki póki co traktować jako, jako, taką, jako taki magazyn, można by powiedzieć, jako takie dodatkowe EQ, to wrzucimy tu, to w sumie możemy wrzucić na Magusia. Co tu jest? To jest wszystko dla zwiadowcy, czyli tego zwiadowcy ubierzemy. No i tutaj ta czapka na razie nie i mamy podki. To w sumie wiecie co, ile my tego gold'a mamy? 97 tysięcy, to możemy te podki pokupować i to na szczęście. No mamy teraz troszkę więcej miejsca, więc zamiast nie mieć w ogóle podki, jakby się tak zdarzyło, to będziemy mieć chociaż jakąś tam na siłę i tak dalej. Myślę, że to jest ok, tak mi się wydaje. Możecie napisać w komentarzu, czy, czy dobrze ro robię, oczywiście tutaj mowa o specach. Od Gry Free to Play. Dobra, więc arena, w sensie arena, twierdza, nic się nie zmieniło. Co Wam jeszcze nie pokazałem? Może najpierw od tego zaczniemy. Po pierwsze, kowala. Nie pokazałem Wam, ile tutaj mamy na ten moment surowcy. Metalu mam prawie 70 tysięcy, kryształków mam 6 tysięcy, 6,5 tysiąca, więc tak to wygląda tego wam nie pokazałem i druga rzecz jakiej wam nie pokazałem to to, że Wiedźma ma już pierwszy czar, nie jest to jakiś czar wybitny no bo jest to na pierścień, żeby znajdować tam więcej golda w trakcie misji no wiadomo, że dla nas lepsze by było na przykład na broń, albo na przykład darmowe piwko, to w ogóle by było super dla nas, jako dla gracza free to play no ale lepsze to niż nic, więc teraz już Wiedźma ma jakiś czar, no i mamy 15 niecałe procent zebranego kolejnego czaru. Dobra, tak jak mówię no twierdza się, to się tutaj nic nie zmieniło, twierdza cały czas się buduje jak Sami widzicie na poziom 13, tyle mamy surek, cały czas tutaj jakieś ataczki sobie robimy, więc, więc jakby no tutaj, tak jak mówię, no względem poprzedniego odcinka za wiele się nie zmieniło. No czekamy cały czas na te podziemia, żeby, żeby już sobie móc je zacząć rozbudowywać, bo i tak jesteśmy strasznie w plecy. Myślę, że te lochy bardzo, bardzo nas opóźniły przez to, że tak długo nam zeszło z zamykaniem tych lochów, no ale trudno. Tak jak mówię, wyleciał mi tutaj klejnocik na zręczność więc sobie założyłem ten wisiorek no i lożki mi siadły i teraz możecie porównać w ogóle, nie będę wam tu pokazywał gildii ani nic, no bo to wszystko jest praktycznie takie samo jak w poprzednim odcinku z free to play, kto nie oglądał ten sobie może zobaczyć i teraz tak, przede wszystkim jak widzicie maszyna do zabijania, to jest taki można powiedzieć najciekawsza walka bo pokonaliśmy ją no, dość szybko, tak jak mówię nagrywałem tamten odcinek bodajże go o godzinę jakoś 11, no a maszyna padła o 14, czyli tam bodajże po około 3 Próbach. No jak widzicie tutaj, my chyba daliśmy jeden krytyk, czy dwa. Nie pamiętam już. Ona nie dała w ogóle krytyków. Dwa krytyki, ok. Czyli tutaj i pod koniec walki i zobaczcie. Poleciała mi taka broń, właśnie z tej maszyny do zabijania. Yy, bardzo fajny rozrzut. Dawała mi bodajże 112 średnich na plus względem poprzedniej. Yy, no i do wszystkich cech 290. Yy, oczywiście mogłem w sumie zostawić tamtą broń, ale ją rozmontowałem, żeby wam pokazać co i jak. Yy, natomiast. Yy... Jeżeli chodzi o zmiany tej broni, to nie dość, że mi dała, nie wiem, chyba z 40 tysięcy obrażeń na plus. Możecie porównać z poprzednim odcinkiem, to ja cały czas odsyłam was. Nie dość, że mi da chyba, nie wiem, z 30 albo 40 tysięcy obrażeń na plus. No to jeszcze HP na plus, więc no, wypadało zmienić. No, no nie było wyjścia, nie? Broń to jest jednak broń, no mimo że nie ma tego slota, no to i tak bardzo, bardzo dużo na plus nam dała. Także tak wyglądała walka właśnie z tą maszyną do zabijania. Potem od razu jeźdźca w mroku, żeśmy sobie tutaj pokonali, jak sami widzicie, po godzince od razu nie było tam żadnych innych prób zresztą no tak jak widzicie no padła maszyna odblokowaliśmy ten loch tą twierdzę w sensie postępnego czerepu no i pierwszy przeciwnik to jest zwiadowca padł nam również od razu no tutaj też tą broń zmieniliśmy więc to można powiedzieć że taki powiew świeżości tych obrażeń nam dało bardzo bardzo dużo no i dzięki temu mogliśmy sobie właśnie ten loch od razu zacząć no tutaj mówię no walka zwiadowcy ze zwiadowcą także tak to wygląda aha możemy sobie nawet na tym odcinku porównać bo przecież na tym odcinku no, no obrażeń nie porównamy, ale no statystyki 4200 zręczności, 3000 HP natomiast tu mamy zręczności 4800 i 2700 HP, czyli no widzicie zręczności nam strasznie poszło w dół natomiast i tak mieliśmy te obrażenia bardzo, bardzo na plus, no bo tak jak mówię no tych średnich nam tam dawała ze 112 także tego jeźdźca sobie pokonaliśmy i potem po 3 godzinach padł nam tutaj szkielet żołnierz, też z nim były same bliskie próby, no i praktycznie on padł tutaj bardzo szybko 14 milionów expa yy, Czyli on nam padł po około 3, 3 próbach Dwie chyba były bliskie próby yy, No i za trzecią on padł Możemy jeszcze tą walkę w sumie obejrzeć, no bo czemu by nie I yy, yy, chyba tyle chyba tyle mam wam do pokazania, czyli teraz jest tak, dropimy przede wszystkim serce do podziemi, taki jest plan yy, Oczywiście kółko 2.0 też nam tutaj powinno wylecieć yy, jak to te podziemia sobie zdobędziemy yy, No i klucz do strefy mroku i dalej będziemy kombinować co my na tym zwiadowcy będziemy robić. Troszkę się tu dzieje, dlatego też tych odcinków z tego free to play konta jest sporo. Wiem, że pytaliście mnie tam na przykład, kiedy będzie Berserk na nowym ekwipunku i tak dalej. Prędzej czy później te odcinki z innych klas też sobie nagramy, więc nie ma tutaj pośpiechu. Wszystko w swoim czasie. Mam nadzieję, że te odcinki też Wam się fajnie ogląda. Tyle. Wydaje mi się, że tyle. Krótszy odcineczek, tak jak mówię, taki lekko uzupełniający. Pokazałem Wam ile mam runek, pokazałem Wam jak tutaj wygląda ta wiedźma, pokazałem Wam zbrojownię. Te kosteczki nam się zaczęły, no a cała reszta to jest taka sama jak na poprzednim odcinku, praktycznie więc po prostu tak to wygląda. Aha, jeszcze jedna rzecz, to w sumie bym zapomniał. Zrobiliśmy sobie osiągnięcie tutaj: legendarny konserwatysta. Ubierz całą postać w artefakty, dlatego że okazało się, że ja tego osiągnięcia jeszcze nie miałem, w ogóle nie zauważyłem. No i jedyna rzecz, której nie miałem legendarnej na sobie ubranej, to była właśnie broń. Broń, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, miałem zwykłą. No i co ciekawe. Co ciekawe tak jak mówię Ubraliśmy sobie tą broń właśnie epicką Która nam poleciała z tej maszyny I dzięki temu nam wpadł ten legendarny konserwatysta Także zawsze to 5 wszystkich cech do przodu Cała reszta jest taka jak była Dobra to by było na tyle A wam dziękuję za uwagę, za oglądanie Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie Dzisiaj o 18 będzie streamek na Twitchu Mam nadzieję, że wbijecie Będzie również Nic nie będzie, już więcej jeszcze Discord jest dla widzów też zapraszam na niego serdecznie strasznie tam fajne w ogóle powstają memy ze streamów, jakieś tam fanarciki od paru osób i tak dalej więc no strasznie fajnie można powiedzieć ta społeczność się rozwija i za to jestem bardzo w sumie wdzięczny i, i podoba mi się to, nie? jest to strasznie miłe, także okej okay, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie trzymajcie się i cześć